w studiu poranka dwójki, czyli 37 minut po godzinie ósmej. Jest Darek Błaszczyk. Witaj. Dzień dobry Państwu. Potykamy się kilka dni przed premierą słuchowiska, przed prezentacją słuchowiska Zupa Heli, Twojego autorstwa przez Ciebie wyrezerowanego. To słuchowisko wzięło udział w konkursie zorganizowanym przez program Drugi Polskiego Radia i ZAIKS na tym konkursie zostało wyróżnione i rekomendowane do realizacji. Długo pracowałeś nad tym tekstem, prawda? 3-4 lata? Jak to było? Yy, to znaczy na samym czasie, tekstem... kiedy wysyłałeś go na słuchowisko, tutaj mamy nawet ten tekst zgodłem zresztą jeszcze, yy, to to nie było jeszcze do, całkiem gotowe. No bo ja, gotowe. szczerze mówiąc, dowiedziałem się późno o tym konkursie i na konkurs dałem nieskończony tekst. A <laughs> to proszę, jak, to się Jak zwykle. A propos zupy Heli, to mamy trochę kuchni radiowej. Yy, także to... To rzeczywiście trwało dwa ponad 2 lata 3 lata prawie lat, bo ja to troszkę roz, rozpisałem bardziej. To znaczy, jak już się dowiedziałem, że to ma być realizowane, to, to, to skończyłem, a poza tym, no też trochę ten, ten temat mi się rozwinął i, i, i pogłębił i tak dalej, i tak dalej. Różne rzeczy się wydarzyły wokół tego tematu, które y, jakoś tą historię u, uaktualniały. Natomiast. No trwało to długo, no bo to taki temat dosyć, powiedzmy, osobisty, ciężki. No właśnie o to cię chciałem zapytać. Nie wiem, na ile mogę wnikać i pytać cię o, o, o sprawy osobiste, ale mam wrażenie, że ten tekst na swój sposób jakoś gdzieś dotyczy trochę ciebie, twojej historii, na ile tak jest rzeczywiście. No tak. Mówiąc, mówiąc w jednym zdaniu, no jest, jest to ufabularyzowana historia rodzinna rzeczywiście. Mhm. I no, w związku z tym jest, jak jest. To. to w ogóle jest historia rodzinna. Możemy, zanim słuchacze będą mogli posłuchać tej historii na antenie, mógłbyś w kilku zdaniach dosłownie przybliżyć, o czym ta opowieść jest, bo przenosimy no, się trochę w przeszłość. No to jest trudno tak powiedzieć w jednym zdaniu, bo, bo rzeczywiście to jest historia. Jest to historia rodzinna z, z rejonu Podlasia, czyli, mhm. czyli z miejsca, w którym cały czas coś tam się działo, jakieś, jakieś nawały, a to ze wschodu, a to z zachodu to, to wszystko tam krwawiły, paliły, i tak dalej i tak dalej, więc tam rzeczywiście są również jakieś takie dosyć mocne obrazki. Natomiast tak naprawdę to jest taka panorama no dzięki, dzięki jakiemuś takiemu zabiegowi fabularnemu w którym jest i trochę psych, psychoterapia, i trochę sny, i trochę wizje różne i tak dalej. Tam jest pokazana historia rodziny praktycznie w, od początku XX wieku do, 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 do dzisiejszych czasów, bo tam, tam jest i czasy tuż przed pierwszą wojną, i XX rok. I troszkę dwudziestolecia, chociaż mało, i cała w ogóle hekatomba okupacji i po okupacji, i lata 70. 80. akurat dzięki takiemu zabiegowi, że nasz bohater y, jakby cofa się w czasie mhm. do różnych, zresztą nawet czasami wydaje się, że realnie się cofa w czasie. Y, po prostu tam jest rzeczywiście to są takie skoki. Y, skoki czasowe i no jest tam tego dużo. No. To może brzmi groźnie. Jak na tam te 60 70 minut. Natomiast no, to gdzieś tam się to tłumaczy w tym, że, że jest to sytuacja taka no, mocno, mocno wizyjna. Bo mhm. w ogóle trochę tak jest, że, że ten czas te, tego czasu nie zostawiamy za sobą, on nas trochę przenika. Ja sobie właśnie uświadomiłem, jak myślałem o tym, jak słuchałem tego słuchowiska, przypomniałem sobie, że ty się pojawiłeś w filmie, Zmruż oczy. Tam, tam to właśnie... No tak było, coś ta, takiego ta... było. I tam właśnie ten czas się. No tak, tak, tak. To znaczy... Tu mam wrażenie też. To znaczy to jest troszkę do zmruża to może bym tego nie porównywał raczej A to tak do, na marginesie. Tak, 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 raczej do jeżeli chodzi o, o skoki czasowe to wydaje mi się, że bliższe to jest chyba e, mojemu debiutowi w radio, czyli to był pensjonat tudzież e, dom wesołej starości. Tam też była ta, tylko to były akurat skoki do przyszłości. Natomiast no rzeczywiście e, za, za, za pomocą postaci głównej bohaterki, czyli babci, i jej opowieści. No tutaj możemy się przenosić w różne, w różne momenty, a one są akurat no jakoś tam wywoływane przez stan psychiczny bohatera, mhm. który żegna swojego ojca chorego śmiertelnie. Natomiast, no znowu, jak to u mnie, głównie tutaj inspiracje są tak naprawdę filmowe i to mocno filmowe. I tutaj spokojnie mogę powiedzieć, że taką inspiracją formalną, też trochę treściową, jest tutaj e, film taki już dosyć mało znany teraz: Trzecia Część Nocy Żuławskiego. Mm -hmm. Niezwykły zupełnie film. Taki bardzo e, intensywny, bardzo, bardzo ekspresyjny i bardzo subiektywny. E, I troszkę tak. E, no Może nie powiem, że się nim inspirowałem, ale miałem go za uszami, jeżeli chodzi o taką, o taką właśnie subiektywną narrację, czyli takie na, nakładanie się coraz bardziej i, i zagęszczanie się tych historii, które się na siebie nakładają, jakby na różnych polach zupełnie, bo od jakby takich rozmów zwyczajnych do wspomnień przez, przez pewnego rodzaju już potem obsesje, wizje, sny i tak dalej. No to bardzo ciekawe jest, bo tak zastanawiałem się właśnie. Jesteś przecież dj prawda? O, no, byłem I... raczej. No, to byłeś, tak, ale... gdzie czas, y y się y zajmuję y takim. I tak, tak, tak się zastanawiałem, bo, bo to jakby pozornie wydają się być dwa światy, ten, ten świat wizualny, chociaż to nie jest prawda do końca. Nie, to zupełnie nie jest prawda, dlatego że ja, to, ja specjalnie nie znam jakby innych realizacji, zbyt wielu oczywiście radiowych, natomiast dla mnie, powtarzam to po raz kolejny, teatr radiowy w cudzysłowie, to jest po prostu bliżej filmu niż teatru, jeżeli chodzi o, o środki. No bo jest montaż, synchronizacja jest montaż, z dźwiękiem, ten Jest dźwięki, które są, u mnie są obrazami, muzyka, która jest obrazami, bo akurat tutaj znowu współpracowałem z moim można powiedzieć, nadwornym i ulubionym kompozytorem Andrzejem Izdebskim, no, z którym się super rozumiemy i którego dźwięki są po prostu dla mnie jakby takim ekwiwalentem obrazu i one są bardzo ważne. Czyli dla mnie to te, te, oczywiście to, co się dzieje między aktorami i treść są, są tutaj najważniejsze. Natomiast no, jednak te dźwięki przenoszą. Słuchacza, chciałbym przynajmniej, żeby tak było, w konkretne obrazki i, i, i temu też służy i muzyka, i one są wszystkie, to wszystko jakoś razem działa. I ja w ogóle jakby i pisząc i, i słysząc y, kolejne tam jakieś moje realizacje, no to zdecydowanie myślę, myślę obrazami filmowymi, mhm. jak dziwnie by to nie brzmiało, niż jakimiś takimi strukturami teatralnymi, więc. Jakkolwiek by to nie brzmiało, to ważne, jak to, to brzmi i w, w jaki świat nas przenosi. Myślisz, że, że to, co że gdzieś przyszłość, odpowiedzi na przyszłość są zapisane w naszej przeszłości, w naszym dzieciństwie, może w naszej trau, w traumach? No, chyba tak. No, chyba zawsze tak jest, że, że przeszłość bardzo dużo mówi o teraźniejszości. I teraz jest dokładnie tak samo. Tak mi się wydaje. No, wydaje mi się, że, że, że dla tego bohatera po prostu wędrówka do przeszłości też jest trochę odpowiedzią na, na to, co on widzi tutaj, tu, tu i teraz, tak naprawdę. Mhm. Chociaż tak naprawdę, jakby sensu stricte, to ten, ten tekst jest poświęcony no, pewnemu poszukiwaniu swoich korzeni własnych, pewnych, pewnym, pewnym pożegnaniom, wręcz rozmowom z duchami przodków. Trudno mi tak mówić o tym szczerze mówiąc, bo to jest dosyć skomplikowana forma. To znaczy, mhm. i, i jeżeli chodzi o, jakby miał tak w jednym zdaniu po, powiedzieć, o czym to jest, no to to jest o bardzo wielu rzeczach. No I to jest i o tym, i o tym, i o tym, i o tym. No to A to... czy mi się udało to powiedzieć, no to już, to już jakby słuchacze. To sobie jakoś ocenią, jak posłuchają. To tak? Państwo będą musieli oceniać. Że to rzeczywiście tak jest, że sztuka, ta wartościowa sztuka, i w ogóle świat, to co jest w nim najbardziej urzekające, to jest to, że jednocześnie występuje mnogość wszystkiego i, i wszystkich zjawisk. Też się zastanawiam, na ile, no bo powiedzieliśmy o tym, że ten tekst nie powstał wczoraj, tylko trochę, trochę go. Rodziłeś, jeśli tak, tak można powiedzieć. Dokładnie e, Ale ciekaw jestem, jak patrzysz na niego dzisiaj z, per, z perspektywy e, tego, co się dzieje na przykład... E, e, ciężko jest tę sztukę odnosić do bieżącej sytuacji pu publicystycznej, ale, ale ciekaw jestem, jak patrzysz na to z perspektywy wydarzeń. Jak patrzę na to? No patrzę na to bardzo źle. To znaczy w ogóle wydaje mi się, że w ogóle mieszanie... Znaczy jeżeli to jest sztuka, to co ja robię, to w ogóle mieszanie tego z publicystyką jest, jest prymitywne. Mhm. I jedyna rzecz, którą mogę powiedzieć, to że bardzo mnie boli jakby takie, takie na siłę wpychanie kogoś w jakieś postawy, czy, czy, wypy, czy no właśnie polityczne deklaracje, bo to w ogóle nie ma znaczenia tak naprawdę. Dla mnie, ja akurat, znaczy dlatego też trochę długo to pisałem szczerze mówiąc, bo... Bo dla mnie to jest istotne, co z tego, co z tego tekstu, czy co z tego, y, z tego, utworu, zostanie za 10 lat, prawda, a nie dzisiaj. I, I szczerze mówiąc, trochę jestem zażenowany tym, tym poziomem, dlatego, że, że mnie jako no już, użyję tego słowa twórca interesuje, po prostu opowiadanie historii. Im te historie są bardziej, im te, im te historie są ciekawsze, im te historie m, zadają więcej pytań, bo ja jestem od zadawania pytań, nie, od, odpowie nie oddawania odpowiedzi. Tym lepiej. I po prostu w momencie, kiedy, nie wiem, kiedy, kiedy w ogóle człowiek się musi zastanawiać, a ja się oczywiście zastanawiałem nad tym i yy, tutaj było bardzo, było albo też mogło być bardzo wiele scen, które byłyby oczywiście jakieś prowokacyjne i mhm. bardzo mocne i tak, dużo mocniejsze niż te, które są. W I tym mówiłoby moment. się bardzo dużo. O tym, I mówiłoby się to. bardzo dużo, ale to w ogóle nie o to chodzi już. Abstrahując mhm. od tego, że to jest temat, powiedzmy, bolesny i tutaj głównie chodzi o jakieś sprawy rodziny, no, Yy, nawet nie mówię rodzinne moje, tylko w ogóle jakby rodziny, relacje Aha. rodzinne, no to w ogóle dla mnie y, jakby robienie y, sztuki jakiejkolwiek od razu z, z, z takim pomysłem na prowokacje, które, które troszkę nadmuchają temat, to jest, to jest troszkę, troszkę żenada. No, jak się umie, to trzeba robić to, co ma się do powiedzenia. No, ja mam takie zdanie. No i bardzo słusznie. Ja, ja też jestem tego zdania. Jak to jest z tą naszą pamięcią? Bo, bo mam wrażenie, że ona jest, mówię o pamięci historycznej, bo nie po raz pierwszy sięgasz do II wojny światowej, do, do tej hekatomby, do tej traumy, bez które, która nas w jakiś sposób poprzez pokolenie naszych rodziców ukształtowała. I gdzieś ta pamięć została w, w, przez, w, przez PRL jakby przeniesiona, odwleczona. Mam wrażenie, dzisiaj ona powraca, chociaż, chociaż to bardzo dziwne, bo mam wrażenie, że nasi rówieśnicy z krajów, no nie wiem, chociażby z Wielkiej Brytanii czy ze Stanów Zjednoczonych dziwią się nasze, naszej fascynacji drugą wojną światową. Może no, to z niewiedzy trochę wynika. No właśnie, no, na temat naszych rówieśników z Wielkiej Brytanii czy Stanów to, to myślę, że oni się powinni wszystkim troszkę poduczyć. Mm -hmm. Natomiast, no to jest żywe bardzo. To jest bardzo żywe cały czas i no nie wiem, czy to, czy to są rzeczy nieznane. Znaczy, ja akurat... No nie wiem, z racji tego, że jestem, powiedzmy, z wykształcenia historykiem sztuki, oprócz tego, że reżyserem, to ja dużo grzebałem w tych latach i wydaje mi się, że w jakichś takich materiałach naukowych czy książkach naukowych, to te wszystkie rzeczy są już dawno. Mhm. I, I ja się jakby ten ani nie ekscytuję, tylko po prostu szukam pewnych, pewnych tematów czy pewnych wątków, które są interesujące dramaturgicznie czy fabularnie. Natomiast no, no jest żywe, no, po, po, to podlasie, które ja na przykład pamiętam jako małe dziecko, no to było dla mnie zawsze jakaś taka nudna, spokojna, e, piękny krajobraz, jakieś tutaj łąki, żyta i tak dalej, lasy i, i tam właściwie, że nic się nie dzieje, muchy latają i, 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 i pszczółki bzyczą. Ale po prostu po latach się okazuje, że jak człowiek do, do tego spokoju się odnosi troszkę inaczej i zaczyna grzebać, to, że mm -hmm. tam się działy dramatyczne rzeczy właściwie no, co, co chwilę tak naprawdę. To jest przerażające, jak bardzo nie, niewiele wiemy. Ja na przykład z, z historii własnej rodziny, ja, znaczy ja się wychowałem na opowieściach mojego dziadka o, o AK i to, była, o, to były opowieści takie przygodowe, a, a potem się okazało, że moim rodzicom dziadek opowiadał zupełnie inne historie. No to właśnie tu jest podobnie, to znaczy tu jest coś takiego, że, że ta... Babcia głównego bohatera, no ona mu zostawia. Nie wiem, no jak to nazwać nawet. No, on to traktuje jako pewnego rodzaju bajki, natomiast wydaje mi się, że ona mu zostawia jakiś zaszyfrowany obraz świata, który potem on sobie odszyfruje i on właśnie go odszyfrowuje. No, dostaje taki bodziec od życia w, w jakimś tam momencie swojego, swojej egzystencji i, i po prostu przypominają mu się też od razu bym chciał powiedzieć, że tam tu rzeczywiście jest sporo ciemnych stron, prawda, w tych, 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 w tych opowiadaniach. Natomiast one są, no, one są, to nie jest tak, że, że on dostawał ciemne. Tam było, pewnie, na pewno głównie, głównie były jasne rzeczy, natomiast to, w jakim kontekście on zaczyna to wspominać, czyli to, że jest choroba ojca, to, że jest odejście ojca i tak dalej, że to wszystko zaczyna być takie dosyć duszne, że on zaczyna mieć samą obsesję tego wszystkiego. Jeszcze tam się pakuje w jakiś taki niechciany właściwie psycho, psychoterapeutyczny, tam zresztą cały czas sobie robi z tego jaja można, sobie, można to od razu powiedzieć. No to, to, to powoduje, że zagęszczenie, oczywiście dla tej dramaturgii to te, te akurat elementy były dla mnie istotne, żeby, żeby to od takiego troszkę sielankowego obrazka, żeby to, to coraz bardziej, żeby ta atmosfera się zagęszczała na, na, jakby na wszystkich poziomach tej historii, na wszystkich poziomach, jakby też czasowych tej historii. Dlatego to, 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 to tak troszkę się rozwija w taką stronę. Powiedzmy mroczną, natomiast y, mi się wydaje, że dla tego bohatera y, powrót, czy możliwość powrotu do, do, tych, cza do tych czasów, które w, cza w czasie, jak był małym dzieckiem, jak był tutaj jakiś szary komunizm i tak dalej, to były dla niego jakieś takie egzotyczne opowieści, jak z jakiejś Atlantydy, to że dla niego to jest jednak y, jakiś taki kraj. No, z czasów trudnych, ale jednak jednak jakiś takich nie wiem uczciwych, bajkowych niemalże, egzotycznych, czy ciekawszych, no, nawet niż mm -hmm. ten Masz sentyment Czy ja wiem, czy ja mam sentyment? To do znaczy tego świata. To znaczy zależy z której strony patrzeć. No, ja, ja widzę tam i, i mrok, i, i ciemne strony i, i jasne strony. Wydaje mi się, że pewne pewne sprawy były... Paradoksalnie wydaje mi się, że było dużo więcej spokoju, jak ktoś był... Jak, stabilny, stabilności. I, na przykład dla młodych ludzi, jak ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, no to ja się akurat wychowywałem, w, tak w, jako, jako małe dzieciak w, w epoce gierkowskiej, no to tak jak sobie popatrzę, to, to całkiem było sympatycznie. No to, to było siermiężne i tak dalej. Natomiast no w niektórych aspektach no mam, mam na pewno sentyment, na przykład w kulturze. No. Po prostu to, co się działo za, za PRL-u w kulturze, czyli te wszystkie polskie szkoły plakatów, znaczy To był w ogóle tak skutek jakiś uboczny tej utopii, którą. Tej, tak, tak. Tej Natomiast, złej, szkodliwej utopii, tak, ale, ale jak to w utopii sztuka. Yy, się tak, tam była, była bardzo ważna rację. i jednak ludzie mieli taki wentyl, prawda, że wszystkim czytali książki, bo nie mieli nic innego do roboty, robili różne sprawy No nie myśleli o, o tym, gad... że muszą spłacać kredyt. No właśnie. Mogli... Więc kultura, no, mówiąc wprost, no, to była jednak. Na trochę wyższym poziomie, znaczy wiadomo, że była cenzura, i tak dalej, ale generalnie była na, na o wiele wyższym poziomie niż teraz. Yy, tak, tak, powiedzmy, no, taka przeciętna, prawda? Że, że po prostu teraz jest tak dużo chłamu i, i, ta, i szlamu, że to tr trzeba się dokopywać. A wtedy to było jakieś takie prostsze, wydaje mi się. I zresztą, może, może ja też tak odbieram to w ten sposób, że ja sobie szukałem światów. Film to był, to był mój świat, nie pałowania i tak dalej. To był film, były książki, jakieś, jakieś pierwsze próby, nie wiem, muzyczne, jakieś pierwsze próby tam coś pisania czegoś, więc no wiadomo, młodość to zawsze się człowiekowi kojarzy kolorowo. Natomiast no wiadomo, że to nie był kolorowy czas. Ale tam. No, był szary, no, no, on był szary. On był przede szary. Ale na tej szarej kartce papieru można było, mam wrażenie, więcej na wydaje mi się, że, że na tej szarości wszystko inne się wydawało kolorowe. I ja akurat pamiętając właśnie swoje opowieści, które, które moja babcia mi opowiadała, i nie tylko babcia zresztą, no to mi się wydawało, że, że ona mi opowiada jakieś bajki o tym, co się działo kiedyś. A teraz jakby się okazało, że to, to może tak być. Natomiast, y, no to były rzeczywiście jakieś opowieści z, inne, z innego świata. A, a jakby ich analiza, czy po prostu wyciągnięcie pewnych rzeczy, takie realne, no to tak jak w wypadku mojego bohatera, no, następuje po latach. Nagle się okazuje, że człowiek pewne, pewne fakty zaczyna kojarzyć, pewne rzeczy mu się układają i się okazuje, że tam po prostu, że to nie była tylko sielanka, tylko że tam się działy dramatyczne rzeczy we wszystkie strony. Zapraszam Państwa do tej podróży w świat, świat słuchowiska Darka Błaszczyka dziś w sobotę o 19.00 na naszej antenie tylko na naszej antenie w dwójce słuchowisko Zupa Heli. Dwa słowa, dosłownie dwa słowa o obsadzie. Łukasz Garlicki w głównej roli Stanisława Ceniska. Także Jadwiga jankowska Cieśleka To Państwo zresztą słyszeli nieraz w reklamówce. Darek Błaszczyk był dziś gościem studia poranki, Poranka Dwójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oh, hi.